Dobra. Dobra, możemy to zakręcić teraz. Jak jest strzałka? Jak się rower obróci do góry nogami? Czyli strzałka pokazuje kierunek jazdy no wprost. Tak. Ja sobie zakręcę. Za ten czas i wrócimy do następnego etapu. Dobra, przechodzimy do następnego etapu. Ej! Nie dzwoń. Czyli senzor na pedał i wyświetlacz LCD. Wyświetlacz LCD. Wyświetlacz LCD przymocujemy. Ja myślę przymocować go tu, ale żeby żonie było wygodniej, to dzwonek przestawimy na prawo, żeby mogła bliżej sobie palcem tutaj sterować. Tak zrobimy. Więc potrzebujemy, proszę was, małego krzyżaczka. I odkręcimy ten dzwoneczek. Śmieszny. Dobra. Podstawię kamerę. Mam nadzieję, że będzie. Cicho dzwoni. Bo mój na przykład dzwoni tak. Dobra. Teraz LCD. Głosujemy LCD. To jest fajne, że tu nie trzeba nic. Ej, nie dzwoń mi. Kolego. Nie trzeba żadnych manetek ściągać, ani, bo to jest na tyle rozciągliwe, że można fajnie zamocować na kierownicy. O, pięknie. Myślę tak, albo tak. Perfekt. Powiem, że perfekt. Wypadła mi nakrętka. Jest. Tak to. Tak to będzie wyglądać. Spójrzmy na instrukcję. Co tu mamy dalej? Senzor. Czyli tak, trzeba tutaj pedały. W zestawie jest taki klucz do ściągania pedałów, tylko musimy tutaj sobie to ściągnąć. Odkręcić najpierw stricte pedał. Langsamster.
Kolega, kolega. O, odkręcimy sobie. Dobra. Nie widzę tutaj. O. Pedał jest odkręcony. Musiałem przerwać trochę filmik, bo no nie była to łatwa sprawa. Nie wiem jak kiedy był ściągany, ale nie była ta prosta sprawa. Teraz założymy tutaj sensor ruchu. Tylko go znajdę. Tu mamy. Gdzie mamy ten sensor ruchu? O, jest. Sensor ruchu jest. Proszę bardzo. Od razu manetka na kierownicy, ale żona raczej manetki nie używa, więc nie będziemy jej zakładać. To wygląda tak, że to przy ruchu pedałami, nogami zaczyna się obracać, daje sygnał do kontrolera, sterownika baterii i silnika. O, nałożymy go po prostu, cak. I on sobie tam sztywno już będzie leżał. Tak, pięknie. Od razu. O, od razu zamontujemy. Powrotem. Pytałam, gdzie jest ten. O, tu leży, dobra. Esbud? Nie? Chcesz iść do domu? To idź do domu. Idź na bajkę. No. Pójdziesz sam? Kto to zadzwoni? Ja. Kto to zadzwoni? Podaj, przejdź. Pa. Już nie przyjdź. Już nie przyjdź. No, idź do domu. Zadzwonimy do córki, że brat przyjdzie. Musi mu otworzyć drzwi. Ok, dzwonimy. Halo? Halo? Dalej. Halo, Stefan idzie do domu, otwórz mu. Halo? Już go nie puszczaj. No, bajkę wam puszczę to. No. Mamy sensor, przykręcimy teraz z powrotem pedał, oczywiście, to mnie wkurza w tym wolnym kole, że wylatywać będzie, a jest wolny, freser. Dobra, jest. Spójrzmy co dalej. Sensor zamocowany, LCD zamocowane, motor z kołem zamocowane. No i co oni mi tutaj na Deutsch, z Englisha na Deutsch nie poślą. Halo. A gdzie jest instrukcja zakładania bar? No to mam wszystko. Jest Italiano, czy co to już jest po jakiemuś? No słuchajcie, no w instrukcji jest kicha trochę, bo jest tylko do tego momentu.
Będę musiał poszukać. Tu jest ładowanie. Przyjąłem ładnie. Teraz mi monitorek. Dobra. No, trzeba iść teraz improwizować, tak? Założymy bagażnik. No tu jest plus minus. Założymy bagażnik. No tylko przejście na plus minus, ale słuchajcie, nie widzę. Nie widzę sterownika. Jest sterownik. O to mi chodziło. Sterownik, który pójdzie do tej torby. Dobra. Działajmy dalej. Sterownik pójdzie do tej torby. Sensor, to wszystko idzie tutaj do środka. To sobie wepniemy. To są do manetek oraz do lampki. Jedna pójdzie do lampy, a to są do manetek, ale ja tu nie będę ściągał manetek. W swoim zresztą też nie mam ściągnięte i też te dwa kabelki sobie, o proszę, one sobie wiszą. To jest tylko w manetkach jest po prostu czujnik, że jak naciskamy, automatycznie wyłączy nam silnik. A wystarczy po prostu nie pedałować i hamować. Także tak, kable już wiemy co zrobimy. Tu sobie gdzieś ją, tu sobie zrobię gdzieś trytytką, ten mały też. Resztę powrzucam do tej torby i ja zapałem. Teraz trzeba się zająć z demontażu bagażnika i montażem tegoż ustrojstwa. Co nie będzie, to trzeba będzie tak. Co nie będzie, takie oczywiste,
Chociaż jak ja bym te zostawił oryginalne, to one by mi tu pasowały do tych. Dobra, odpinamy. Stricte mówiąc, od razu bardzo leciutki ten bagażnik jest, sam sobie. Oczywiście bateria będzie swoje ważyć, ale sam bagażnik jest na razie rewelacja. Dobra. Dobra, słuchajcie, pasuje to mniej więcej. Tu jest trochę krzywy. Spadło mi coś tu, ale tu jest jeszcze nieprzykręcone. No nic. Przykręcimy jeszcze tą małą tutaj. Mała jest troszeczkę, tu jest troszkę. Ok, teraz możemy stricte, teraz tutaj przestawię. O, tak wysoko będzie znakomite. Teraz nie wiem, czy normalnie wkręcę. Tak. Karty jeszcze na 16 minut, więc ja teraz będę oszczędzał.
praktycznie możemy zakładać już baterię i zobaczyć, czy to zastartuje. Także chodźmy po baterię. No, grzeje się. Ładowarka się, powiem wam szczerze, strasznie grzeje. O, tutaj już ją wyciągniemy. Damy na zero. Albo włączmy. To i co to tutaj? Jakiś paproch. No. Ona wchodzi jak? Ona wchodzi teraz tak. Tu. W sumie łatwo. No. Coś nam tutaj nie pasuje. No tak, nie pasuje, bo tu trzeba wejść w te szyny. Niżej. Po prostu niżej. W szyny. O, jak ładnie. Kluczyk. Zamkniemy od razu ją. I już nie wyjdzie. Od dołu jest. Proszę, tyle się naładowała. Lampkę. Podoba mi się ta lampka. Ja nie wiem, czy tu nie jest też ten senzor hamowania. Ale nic to. Tu mamy bateria włączona. Tak. Uruchamiamy. Pierwszy raz. Spójrzmy. Jest pięknie. Włączyło się. 5 do 5. Nie wiem, czy widać. 38.1 SMS. Set time. Odo. Trip. Czas. Ok. Normal. Power. Normal. Ok. Eko. Eko jest 2. 3 jest normal. 5 jest power. Ok. Dajmy 2 eko. Czy jak długo damy? Chodzi mi o to. A, teraz jest dobra. 32 27 700 C 28. A może damy 700 C, bo tutaj żona ma 700 kilometry. Trip, ok. Aha, długo przytrzymać włącznik, wyłącznik. Tu trochę zadarłem. I będzie z tyłu. Nie, z tyłu się nie świeci. Nie, bo ja włączyłem. Jeszcze raz. Nie. Może plus długo. Nie, to jest wyłączone. Chcę włączyć. Przed chwilą udało mi się. Szybko. Ale z tyłu się nie świeci.
szybko nacisnąć. OK. Włącz, wyłącz światło. To jak damy z przodu światła. Ja teraz robimy próbę. Czy uruchomi nam tutaj silnik? Uwaga. Jest. Pięknie uruchomił. Do tyłu. Jeszcze raz. Nie wiem. Pas. OK. Próba. Tak, rusza. Dobra, ruszył. Ja teraz będę kabelki spinał. Tak to wygląda ogólnie. Wymienię jeszcze z przodu lampkę. I będę wszystko w porządek robił z tymi kablami. Tu jakąś rurkę bym chętnie dał. Zabezpieczającą. Chyba, że tu taka owa jest, bo nie wiem, czy taka owa jest, to jest chyba do środka zapasowy Dings, nie wiem jeszcze do czego to jest, do czego to może być. Czy to się naciąga? Tak, to jest taka guma. Ona gdzieś tutaj się powinna zapinać, nie? No nic. Czyżby... No jestem... Nie wiem. Naprawdę nie wiem, do czego ta guma służy. Gdzie ją się tutaj zapina? No fajnie by było taką gumeczkę mieć tu zapiętą pod różne rzeczy lub ten koszyk jeszcze muszę zapiąć. Na tretytki go tu na górę dam. On tutaj będzie fajnie, myślę, pasował. Nie wiem, czy na długość? O! Sam raz na długość będzie pasował. Czy nie? No tu jest takie zabezpieczenie, podejście pod ten. I trytytkami go tutaj przypnę. Co nie? No, miód malina. No, lampka jest świetna. Podobają mi się te LEDy. LEDy są fajne. Jestem ciekawy, czy tu jest w środku stop, ale chyba nie. Tu chyba jest normalny odblask tylko. Ale fajna. Tu się włącza. Nie trzeba, te kabelki muszę zlikwidować żonie, bo niepotrzebne. No kurde, powiem wam szczerze, rewelacja. Kabelki pochowamy, pospinamy. Tutaj, gdzie nam trzeba spiąć, tu jedną lampeczkę podepniemy. To się widzimy za chwilę. Bo muszę oszczędzać czas na karcie. Słuchajcie, mam ogarnięte. Ogarnięte mamy. Jest koszyk, tu jeszcze muszę te przytytki. Koszyk jest przymocowany. To oczywiście dam tu taką rureczkę, żeby
Kable, sterownik, to wszystko jest tutaj pochowane. Tu kabelki ładnie, nie wiem czy widać, spięte. No i co? A tu jeszcze petytka, no uciąłem. Przy kierownicy najgorzej, żeby na mnie ciach poszła. Dobra. Włączmy. Proszę. Od razu lampka działa. Z tyłu trzeba osobno włączyć. Set ustawimy sobie na ogólny przebieg. Jedynka to jest eko, nie wiem czy widać. Dwójka eko. Trójka to już jest normal. Czwórka normal, a piątka jest power. Ja przeważnie jeżdżę na piątce, no bo ja ważę powyżej 120 kg, więc ten motorek 250 W ma co ciągnąć. Żona ostatnio mówi, że jeździ na trójce. Raz pod górkę mocniej miała, to dała sobie na czwórkę. Jeszcze na moim rowerze oczywiście. Ja nie mam na wysiedlaczu Eco Normal Power. Ten wyświetlacz nie wiem, czy jest lepszy, czy nie. Zobaczymy. Wyłączyć ładnie można, długo przytrzymać. A nie, trzeba iść po żonę. I niech próbuje maszynę. Jeszcze zobaczę. Moim. Jak to wyglądało? No ja mam tylko. Nie mam żadnego eko, power, normal, mam po prostu od 1 do 5 wspomaganie. Jak długo dam na plus, też mogę włączyć lampkę. Aha, tam się świeciło. Tak? No, tam dobrze. Pięknie. Konwersacja zakończona sukcesem. Teraz posprzątać tu, a potem żona niech sobie wypróbuje jakieś poprawki, czy na kierownicy, czy tutaj. To tyle. Jakieś pytania to w komentarzach. Zapraszam na subskrypcję, do subskrypcji ze dzwoneczkiem mojego kanału. Tu na tym rowerku jeszcze oczywiście będą nagrania z przejazdu, podróży, wycieczek. Przeważnie przejazd do pracy i z powrotem. To tyle. Narka.